Jak odpowiednio gotować fasolę, by po jej zjedzeniu nie odczuwać przykrych dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego? Fasola i inne warzywa strączkowe, groch, ciecierzyca, są znakomitym źródłem białka. Powinni je jadać zwłaszcza wegetarianie. Ale wiele osób unika fasoli, ponieważ po jej zjedzeniu mają gazy i wzdęcia. Są jednak sposoby, by uniknąć tych dolegliwości. Dowiedz się, jak ugotować pyszną fasolę na sypko. Sprawdź, jakie dania można przyrządzić z fasoli. Wigilijna fasola ze śliwkami, przepis Ewy Wachowicz oraz sałatka z białej fasoli. Jak przyrządzić? Przed gotowaniem fasolę trzeba zawsze namoczyć. Substancje wzdymające w ziarnach przechodzą do wody, wystarczy więc ją odlać i gotować fasolę w świeżej wodzie, by uniknąć wzdęć. Jak gotować fasolę? Nasiona moczymy 1-2 godziny w bardzo gorącej wodzie, w tym czasie kilka razy dolewamy wrzątku. Następnie wylewamy wodę, fasolę zalewamy świeżą wodą i gotujemy, dopóki nie zmięknie. Fasolę można też zalać zimną wodą, szybko zagotować, odcedzić, znów zalać wodą i gotować na średnim ogniu, dopóki nie będzie gotowa. Jeśli masz więcej czasu, namocz fasolę na noc, po czym zagotuj, zmień wodę i w świeżej gotuj na małym ogniu, dopóki nie zmięknie. W tym przypadku fasola ugotuje się w znacznie krótszym czasie. Należy tylko pilnować, by nie moczyć jej ponad 12 godzin, bo potem w namoczonych ziarnach, bogatych w roślinne białka, zaczynają się procesy fermentacyjne. W każdym przypadku fasolę zawsze soli się po ugotowaniu. Fasoli nie trzeba odlewać niestety, razem z wodą, w której moczyła się fasola, pozbywamy się sporej ilości składników mineralnych i witaminy B. Dlatego, jeśli zależy Ci na wartości odżywczej dania z fasolą, nie odlewaj wody. Jednak w takim przypadku trzeba być przygotowanym na wzdęcia i inne dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego.